Dlatego, że ja tu jestem. Jeżeli nawet, to co w tym złego? Tylko ty wiesz, dlaczego rozpadł się wizard. Dlatego nie przejmowałam się, kiedy mnie obarczono za to winą. I od tej pory walczyłam tylko w pojedynkę. To dlaczego chciałaś się spotkać? Stanner powiedział, że zginąłeś. A ty po prostu nie powróciłeś do realnego świata. Powiedział, że chciałeś wygrać w Avalon, ale przeszkadzali ci w tym dumni z siebie członkowie Wizard. Oczywiście nikt wówczas nie myślał o rozpadzie drużyny. Odnosiła zwycięstwa jedno po drugim. Była nie do pokonania. Dlatego potrzebny był ci pretekst, żeby rozpowszechniać pogłoski o jej upadku. Tego chciałeś? Chciałeś porzucić przyjaciół? I zamienić się w człowieka roślinę skazanego na leżenie w łóżku do końca życia? Ty oczywiście rozumiesz, co to znaczy class real. Prawda? Świat jest taki, jaki nam się wydaje, że jest. Rozumiesz? Co w tym złego, że to miejsce uważam za realne? Wmawiasz to sobie i tu pozostajesz. A może to ucieczka? W ogóle nie zamierzam z tobą dyskutować o tym, dobrze? A powiedz mi, jaki jest właściwie twój naturalny kolor włosów? Co? A co się stało z twoim znakiem szczególnym, tym ślicznym, srebrnym pasem? Byłaś kiedyś postrzelona z prawdziwej broni? Chyba byś nie chciała poczuć takiego bólu, co? Naprawdę nie mamy innego wyjścia? Jedno z nas musi zginąć. Ten, co przeżyje, sprawdzi, czy ciało zniknęło. Takie są reguły gry.